Siemanko, drodzy przyjaciele, witamy w kolejnej części omawiania kont widzów. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszego Discorda, to koniecznie dołącz, ponieważ jeśli tam dołączysz, to będziesz wcześniej wiedział mniej więcej kiedy, o której godzinie będą odcinki, chociaż akurat dzisiaj się te moje przepowiednie, które tam napisałem, nie sprawdziły. Ostatecznie odcineczki ukazały się troszkę później, aczkolwiek to nie było zdecydowanie spowodowane tym, że coś tam widzów okłamałem. Nie, po prostu były rzeczy niezależne ode mnie, po prostu nie przewidziałem, że nie będzie mnie w ogóle wtedy w domu. W takim razie, dobra, zaczynamy. Pierwsze konto Rafał Kawa 1, tak, chyba to było to konto, z tego co pamiętam. No uwaga, co to się zbagowało, jakieś nienormalne rzeczy, coś się odwróciło, dobra, do tego wrócimy później. Następna, czwarta część omawiania kont pojawi się jutro, jakby się ktoś pytał. No w każdym razie, gracz Diablox 123 z klanu bot.pl, proszę Państwa, WN8, no nawet fajne, 1490 bitewek, mało, bo tylko 5183 winrate, naprawdę fajny, niestety jest... No właśnie, to tutaj zdecydowanie na tym koncie kuleje. Owszem, jest fajny winrate, jest fajny średni damage rzeczywiście, chociaż w sumie jest też wysoki średni tier, ale to już trudno. No w każdym razie przyjmijmy, że jest dosyć wysoki średni damage, dużo wykrywamy pojazdów, no tylko że te trzy rzeczy tutaj zdecydowanie na tym koncie kuleją. Survival tylko 23%, to jest tragedia. No właśnie i może i sporo zabijamy przeciwników, ale właśnie przez to, że bardzo dużo giniemy, właściwie w ponad połowie wygranych nawet bitew giniemy, to przez to mamy bardzo tragiczny wręcz współczynnik tutaj zabójstw. Tak to się tam profesjonalnie nazywa. Współczynnik damage'a nie jest lepszy, choć nie, no właściwie jest trochę lepszy, to prawie jeden, aczkolwiek też na pewno jakiegoś szału nie ma. Ostatnio grałeś bardzo mało w sumie, aczkolwiek no w miarę regularnie. Tutaj zobaczmy T4-9, tak, T4-9, T4-9. Ostatnio grałeś T4-9, no i tam bulldogiem, bo wiadomo, jakoś trzeba było tego T4-9 wbić. W każdym razie najwyższe... masz tylko trzy czołgi z fioletowym WN8. To się rzeczywiście rzadko zdarza. A T8, wiadomo, bardzo fajny czołg polecam. UE, bardzo fajny czołg polecam. I T15 również, bardzo fajny czołg polecam. Generalnie tutaj wszystkie z tych czołgów tutaj, które tu są, na których masz nawet niebieskie WN8, to są bardzo fajne i polecam. No może oprócz tych pierwszych tam tierów, Vickers MKF, to jest syf. Churchill 7, Churchill 1 również nie polecam. A tak poza tym to... Do Dickera nie miałem, to nie wiem, czy go polecam. T25 nie miałem, nie, miałem na moim starym koncie, ale raz, że ono już nie istnieje, dwa, że to było ponad 2 lata temu, zdecydowanie ponad 2 lata temu, jak zaczynałem dopiero grać w Blitza. W każdym razie najgorsze WN8 masz na R35, na bardzo wielu czołgach masz zielone WN8, to jest ciekawe. Najwięcej średniego damage'a, a właśnie, sprawdzimy jakie masz dziesiątki, masz 3, czyli dokładnie tyle masz ich co ja w garażu. Mam zbadane 4, ale mam w garażu 3, ponieważ jak się mogliście spodziewać, Vickersa Light sprzedałem na oczywiście event na kredyty, żeby wygrać te czołgi premium. Na F-fale 215 bez 183 masz no taki powiedzmy damage na bitwę. Na IC-4 i Leopardzie 1 również jakiejś tam tragedii nie ma. Na Leopardzie 1 w ogóle MK jest, na czym masz najwięcej bitew? No właśnie na tym, że Leopardzie niestety raczej jesteś nisko w tym rankingu tych graczy, którzy dużo bitew na nim zagrali. Najwyżej jesteś w rankingu na Spike'u. Ja tam Spike'a osobiście nie lubię. O! Masz znowu bardzo dużo czołgów, na których nie masz żadnej oznaki mistrzowskiej, ale najwięcej emek zrobiłeś po 2 na czołgach. Uwaga, uwaga. Dicker Max, Churchill 1, Indian Panzer, VK3001D oraz Leopard. Zobaczmy, co tu jest jeszcze ciekawego. Aż 6 odznak pierwszej klasy na AT8. Ja z tego co pamiętam, to miałem tam nawet emkę. Dobra, lecimy dalej.
Jeśli chodzi o następnego gracza w tym odcinku, no to tutaj nawet nie muszę odkrywać niku, żeby wszyscy zobaczyli i wiedzieli już od razu, co to jest za gracz. Patrzcie, 63% WR-a, średni damage 2000. Jakiś odjechany totalnie współczynnik zabójstw, totalnie odjechany survival, totalnie odjechany współczynnik damage'a. No generalnie to może być tylko jeden gracz, czyli 24 Yamato, proszę Państwa. Jedna tutaj z najważniejszych osób w RWA właściwie, to trudno powiedzieć, czy on jest jakby w ekipie RWA, czy jest takim bardziej współpracownikiem RWA. Generalnie oficjalnie tam ma status współpracownika RWA, ale generalnie to trudno powiedzieć. W takim razie dobra, no patrzcie, jakie on ma wyniki z ostatnich dni. No to typowy fioletowy gracz jest, aczkolwiek są czołgi, na których on ma czarne WN8 i tutaj faktycznie może, nie może już poprawić tego niestety WN8 na NC31, już zawsze niestety będzie mu tam to tkwiło. Ma sporo w sumie nawet czołgów, na których nie ma odznaki mistrzowskiej. Na przykład na UC2 PDR-ze, na którym w sumie ma 20% WR-a, czyli teoretycznie mógłby zdobyć tutaj jakąś odznakę mistrzowską, to jednak jej nie ma, bo tam wygrał 2 bitwy z 10. Najwięcej emek to ma na typ 58 oraz na Waffentragerze po 4. Najwięcej WN8 ma na Bulldogu, 54 bitwy, średni damage na bitwę jakiś niesamowity, 5300. Najgorszy oczywiście, o, nie ma nawet 0 WN8, ale ma na WAE typ B właśnie, to takie słabe WN8. Ma 30-tki tak jak ja, Batchata, Sheridana i Grilla. Co tu dalej jest? Na czym jesteś najwyżej w rankingu? Czekaj, coś tam miałeś, 255, to co to jest? WZ-111 GFT, on bardzo ten czołg lubi. Najniżej w rankingu jesteś niestety na komecie. Pamiętam, że to był twój chyba pierwszy 7 tier, ale oj, to strasznie stare czasy. Na to jest chyba Bulldog? Nie, to jest T49 chyba, to tak zgadłem. 63% WR-a, większość bitew TDK-ami. Ej, czekajcie, to jest kolejny fioletowy gracz, już drugi w tej całej tutaj miniserii na kanale i drugi jest to już fioletowy gracz, który gra TDK-ami. Ale patrzcie, już nawet na wykresie to widać, jaki on ma procent win rate. No i na koniec odcinka wrócimy sobie jeszcze na to zbagowane konto. WN8 to tak jakbyś miał 0 WN8, albo jedna bitwa. Tak, to wygląda w ten sposób właśnie, jakbyś zagrał ileś tam bitew w swojej karierze i dopiero w ciągu ostatnich 30 dni jakąś jedną bitewkę rozegrałeś, w której masz 0 WN8. Tylko wtedy się mogłoby tak wyświetlać. Zobaczmy. Tutaj tak. Ej, to jest naprawdę dziwne konto, ponieważ ty tutaj, jak widzę, grasz dosyć regularnie, a mimo to jakby ci tych bitew, znaczy okej, tutaj ci je rzeczywiście zapisuje. 35 bitew na IC8. Aczkolwiek, no naprawdę dziwne, nie, to tak nie może być. To jest ewidentnie jakieś zbagowane konto, trzeba to zgłosić do Blitzstarsa. Ej, czemu to jest taka szeroka ta rubryka z WN8A, bo na czymś masz kilkanaście tysięcy WN8, wszystko jasne. BT2, tak, ja też fajny wynik kiedyś zrobiłem na BT2. Nie zdobyłeś nigdy M-ki, widzę, że nie masz zbyt dużo tutaj drzewek pozaczynanych, ale ja to chyba w pełni rozumiem, bo po prostu tutaj ewidentnie coś się zbagowało, coś mi się tak wydaje. 61 bitew dziennie na Matildzie BP. Co to się stało w ogóle? Nie no, ewidentnie coś zbagowanego, jakieś totalnie zbagowane coś, a ja w ogóle nie wiem, nie wnikam w każdym razie. Dobra, na dziś to byłoby na tyle, jutro będzie czwarta część, no, do widzenia.